Nasze kraje bardzo się zmieniły przez ostatnie 20-30 lat od odzyskania wolności, ale jedno się nie zmieniło. Nie zmieniły się warunki naszego bezpieczeństwa. Warunki bezpieczeństwa są bezpośrednio zależne od tego, jakim nastawieniu jest Rosja, czy jest to kraj agresywny, tak jak to mamy teraz, z jakim mamy dzisiaj do czynienia, kraj, który dokonuje inwazji na swojego sąsiada, czy jest to kraj, z którym można współistnieć pokojowo. Polska i Rumunia robi wszystko, żeby właśnie tak było, żeby z jednej strony można było współistnieć pokojowo, ale z drugiej strony zdajemy sobie doskonale sprawę i nic dziwnego, że razem z panem premierem dzisiaj, ale także podczas całych konsultacji międzyrządowych, czyli na szczeblu ministerialnym, poświęciliśmy gro czasu, większość czasu właśnie dyskusji o sytuacji na Ukrainie i bezpośrednim zagrożeniom, które się z tym wiążą. Aby tym zagrożeniom przeciwdziałać, to staramy się wszystkie nasze działania dyplomatyczne, polityczne w zakresie bezpieczeństwa uzgadniać. I dzisiaj doszło do kolejnej tury takich uzgodnień. I stąd mogę z całą mocą po raz kolejny raz jeszcze wezwać naszych partnerów europejskich z Komisji Europejskiej do wdrożenia odważnego pakietu sankcji, miażdżącego pakietu sankcji, takiego, który będzie naprawdę bolesny i odczuwalny, dotkliwy i dolegliwy dla gospodarki rosyjskiej. Na naszych oczach dzieje się coś w rodzaju przeciągania liny. My postulowaliśmy od samego początku, aby nie tylko odciąć firmy rosyjskie od rynków kapitałowych, stąd MSCI, ale także SWIFT, czyli system płatnościowy, który na pewno będzie wtedy tym bardziej skuteczny, ten ruch, ta sankcja będzie tym bardziej skuteczna, im będzie bardziej powszechna. Tymczasem wczoraj, przedwczoraj cały czas toczą się kuluarowe rozmowy w Brukseli, żeby pozostawić może Sberbank, Gazprom Bank. No nie, szanowni państwo. Jesteśmy zdania razem z panem premierem, że muszą to być powszechne sankcje, takie, które cały system bankowy w Rosji odczuje bardzo dotkliwie. Bo tylko to może doprowadzić do jakiejś zmiany, do zasadniczej, głębokiej zmiany w polityce rosyjskiej, tej polityce, która dzisiaj charakteryzuje się jedną cechą. I tą cechą jest niestety agresja. W tym kontekście też rozmawialiśmy dużo o połączeniach gazowych, połączeniach, które biegną przez Rumunię, o depozytach gazowych na Morzu Czarnym. Budujemy strategię razem z Rumunią na kolejne lata, ale nawet już na kolejne miesiące poprzez dyskusję o interkonektorach, o możliwych kierunkach dostaw. Pan premier poinformował mnie o możliwym zwiększeniu przepustowości na gazociągach prowadzących do Azerbejdżanu. Te wszystkie kwestie są analizowane dzisiaj. My także, ja powiedziałem panu premierowi o naszym projekcie Baltic Pipe, który do końca tego roku ma być zakończony, czyli uniezależnienie się wreszcie od Rosji. Rosji, która bierze te dolary z Europy Zachodniej i niestety zamienia je na machinę wojenną. I to jest coś, czemu musimy przeciwdziałać. Dlatego raz jeszcze też apeluję do Komisji Europejskiej o szybką zgodę na embargo na rosyjski węgiel. Chcemy zamawiać węgiel z Australii. Rozmawiałem wczoraj o tym z premierem Australii, z innych kierunków świata, po to, żeby jak najmniejsze możliwości finansowania machiny wojennej pozostawić po stronie rosyjskiej. Rosja kroczy tą drogą przemocy, szanowni państwo, i tylko od niej zależy, czy zejdzie z drogi przemocy. Chcielibyśmy tego, życzyliśmy sobie tego, ale to jest tylko jej decyzja. Szanowni państwo, rosyjskie wojska nieopodal rumuńskiego wybrzeża, rosyjskie wojska tuż koło granicy polskiej na Białorusi, rosyjskie wojska, które otaczają i mordują, otaczają Ukrainę i mordują niewinnych ludzi. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, jakie jest dzisiaj podstawowe absolutnie zagrożenie dla bezpieczeństwa i dlaczego w różnych formatach dzisiaj w ramach konsultacji międzyrządowych dyskutowaliśmy to,
jak można zapobiec dalszej eskalacji tego konfliktu. Ale zapobiec to jedno, trochę o tym mówiłem wcześniej, ale gotować się na jakieś zagrożenia to drugie i to jest coś, co od nas zależy, czyli wzmocnienie flanki wschodniej. Wzmocnienie wschodniej części NATO, wzmocnienie wschodniej części Unii Europejskiej. Wczoraj rozmawiałem o tym z Charlesem Michelem, przedwczoraj z Ursulą von der Leyen, ponieważ jest bardzo ważne, aby nasi partnerzy z zachodu Europy dostrzegali i doceniali nasz ogromny wysiłek. My dzisiaj bronimy tutaj także Europy, my dzisiaj poprzez nasze działania humanitarne, poprzez przyjęcie już ponad 500 000 uchodźców wojennych z Ukrainy, staramy się zapewnić bezpieczeństwo, ale także odpowiedzieć na te wyzwania związane z czasem wojny, czyli z katastrofą humanitarną, z którą mamy do czynienia na Ukrainie. Musimy wzmocnić wschodnią flankę NATO po to, żeby wzmocnić naszą suwerenność. O tym z panem premierem dzisiaj bardzo długo rozmawialiśmy i różne aspekty tej sprawy przywołaliśmy. Szanowni Państwo, Polska jest z Rumunią bardzo bliskiej przyjaźni, w bardzo bliskiej współpracy, na wielu polach. Widzieliśmy to przed chwilą, podpisując kolejne umowy o współpracy. Pomagaliśmy Rumunii także w kontekście walki z COVID-19 na wielu polach. Ale dziś tym podstawowym polem jest obszar bezpieczeństwa. I to bezpieczeństwo, które stoi na straży, jest warunkiem sine qua non naszej suwerenności, niepodległości, wolności. Temu poświęcamy dzisiaj przede wszystkim nasze dyskusje. Rumunia niedawno obchodziła 15-lecie członkostwa w Unii Europejskiej. Wiemy doskonale, że to ważna bardzo płaszczyzna transformacji gospodarczej i rozwoju pomiędzy naszymi państwami. My wspieramy ambicje Rumunii, żeby wejść także do strefy Schengen. Europa potrzebuje silnych gospodarek, niezależnych energetycznie od Rosji. I to jest clue naszej dyskusji dzisiejszej. To jest podstawa i główny cel również tej wizyty dzisiaj znacznej części rządu rumuńskiego tutaj u nas w Warszawie. Zbliżają się trudne czasy, niestety, i ludzie dobrej woli, przyjaciele, ludzie, którzy współpracują, powinni znajdować jak najwięcej punktów stycznych i budować możliwości pogłębienia współpracy, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa. I to jest to, co dzisiaj tutaj z panem premierem Rumunii zrobiliśmy. Tak jest właśnie też tym razem. Rumunia jest dla Polski jednym z głównych partnerów, który budzi sumienia Zachodu. To jest to, co Polska robi. Wzywamy do najdalej posuniętych sankcji, budzimy sumienie Zachodu. To jest to, co powiedziałem w Berlinie, że nie tylko gaz będzie płynął, jeśli popłynie przez Nord Stream 2. I nie tylko gaz płynie przez Nord Stream 1. Dzisiaj trzeba to powiedzieć, że płynie tymi rurami, tymi gazociągami również krew niewinnych ludzi. I nasi zachodni partnerzy muszą zdawać sobie z tego sprawę i skończyć z finansowaniem rosyjskiej machiny wojennej. I cieszę się, że tutaj w naszych przyjaciołach z Rumunii znalazłem również u nich zrozumienie dla takiego postawienia sprawy. Dla nas pojęcie solidarności, partnerstwa i przyjaźni to nie są puste słowa. To są słowa, które tutaj i teraz, dziś w Warszawie, kiedy trzeba będzie w Bukareszcie, będziemy wypełniać treścią. Dziękuję bardzo, panie premierze, za wizytę pana rządu tutaj, tak treściwą, konkretną w tym szczególnym czasie dla bezpieczeństwa naszych dwóch państw, Rumunii i Polski. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie premierze, i bardzo proszę teraz o zabranie głosu premiera Rumunii, pana Nicolae Ciuca. Dziękuję, panie premierze Morawiecki. Dzień dobry wszystkim. Chciałbym zacząć tak, jak zacząłem dzisiaj rano spotkanie, które odbyłem z panem premierem. Pan premier złożył mi
kondolencje z powodu wypadku, w którym zginęło 7 żołnierzy. Był to wypadek lotniczy w naszym wojsku, ale tą drogą chciałbym jeszcze raz wyrazić ubolewanie z powodu śmierci 8 wojskowych, personal și al guvernului pentru familiile îndoliate. Również Dumnezeu să-i złożyć kondolencje rodzinom am avut o tych żołnierzy, którzy zginęli w wypadku. Niech Bóg ma ich cele două guverne, o ședință comună, opiece. Care se desfășoară într-o situație odbyło się wspólne posiedzenie, które să se mai nastało w sytuacji, o której nie mieliśmy nadziei, że kiedykolwiek zdarzy się w Europie. W sytuacji największego konfliktu, który ma miejsce w Europie po II wojnie światowej. Potępiliśmy razem agresję nielegalną sił zbrojnych Rosji w Ukrainie. O agresję komplet jest to agresja zupełnie nieusprawiedliwiona, niesprowokowana, nielegalna, w której nie zostały poszanowane ani prawa międzynarodowe, ani suwerenność, ani integralność niezależnego państwa. Razem wyraziliśmy wsparcie dla narodu ukraińskiego, dla rządu ukraińskiego, abyśmy razem mogli zapewnić odpowiednie wsparcie tej dużej fali uchodźców, którzy przyjeżdżają zarówno do Rumunii, jak i do Polski. Razem rozmawialiśmy na temat wewnętrznych mechanizmów instytucjonalnych, które możemy użyć, jak również rozmawialiśmy na temat mechanizmów Unii Europejskiej, do których możemy mieć dostęp. Tak, abyśmy mogli ułatwić pobyt i integrację w naszych społeczeństwach, w społeczeństwie rumuńskim i polskim tych uchodźców. Odbyliśmy również rozmowy na temat wszelkich działań, które zostały podjęte i mogą zostać podjęte, abyśmy mogli wzmocnić odstraszanie i obronność na flance wschodniej NATO. To, co już podjęliśmy do tej pory, to struktura wojskowa polska w Brygadzie Międzynarodowej w Rumunii. Mamy strukturę, która należy do grupy zbrojnej na terenie Polski i również razem z panem premierem powiedzieliśmy, że wraz ze zwiększeniem obecności sił zbrojnych w regionie Morza Czarnego, jak również w Polsce w regionie Morza Bałtyckiego, przeanalizujemy nowy pakiet, który może zostać wdrożony w naszym kraju i w ten sposób uzyskałem zgodę pana premiera, aby również była kolejna jednostka, która będzie częścią Battle Group, a mianowicie jednostka z Francji. To wszystko dzieje się w tym samym dniu, kiedy 101 lat temu, dokładnie w tym samym dniu, podpisaliśmy konwencję o defensywie w ramach porozumienia strategicznego, które dzisiaj kontynuujemy i wzmacniamy. Dzisiejsze rozmowy jeszcze raz pozwoliły na odnotowanie postępów, które osiągnęły nasze kraje, jak również pozwoliły nam na
ustalenie punktów odniesienia do rozmów w ramach odpowiednich ministerstw, tak abyśmy mogli śledzić wdrożenie w życie wszystkiego tego, co dzisiaj zostało omówione. Rozmawialiśmy o aspektach związanych z tym, co możemy zrobić razem, aby rozwiązać sytuację energetyczną, sytuację z gazem, która ma wpływ na oba kraje, jak również razem szukaliśmy rozwiązania, jak również sposobu wsparcia tych krajów, które mogą zostać dotknięte kryzysem energetycznym i gazowym, czyli tutaj chodzi o Ukrainę i Republikę Mołdawii. W ramach tej samej rundy rozmów jest to trzecia runda rozmów międzyrządowych. Podkreśliliśmy, że razem zdecydowaliśmy się na wsparcie zarówno Ukrainy, jak i Republiki Mołdawii i Gruzji w ich staraniach do dołączenia do Unii Europejskiej. Były to rozmowy, które w sposób oczywisty dotyczyły wszystkiego tego, co podejmujemy na szczeblu stronnym, ale również dotyczyły tego wszystkiego, co podejmujemy na arenie Unii Europejskiej, jak również w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest również ważnym, by podkreślić, że razem szukamy rozwiązań w ramach dwóch projektów, a mianowicie inicjatywy Trójmorza. Mówimy tutaj o infrastrukturze drogowej Via Carpatia, jak również Rail to Sea, aby mogły być one urzeczywistnione. Zaś jeżeli chodzi o szczebel ministrów infrastruktury i transportu Rumunii i Polski, to dziś na wspólnym spotkaniu udało nam się stwierdzić, że zostało podjętych wiele decyzji, które wkrótce z jednej i drugiej strony mogą zostać skonkretyzowane, tak aby położyć podwaliny pod tę infrastrukturę, którą razem zamierzamy budować. Jeszcze raz. Uwzględniając sytuację związaną z bezpieczeństwem, chciałbym podkreślić ponownie, że Rumunia i Polska, które są dwoma filarami bezpieczeństwa na flance wschodniej, będą kontynuować współpracę i razem będą rozwijać swoje zdolności i również razem będą szukać rozwiązań, tak aby bezpieczeństwo obywateli obu krajów było zapewnione, jak również aby gwarancja bezpieczeństwa na flance wschodniej dla naszych krajów była rzeczywistą gwarancją pod egidą Sojuszu Północnoatlantyckiego, pod egidą Unii Europejskiej, abyśmy mogli stawić czoła wszelkiej agresji, w tym agresji rosyjskiej. Oświadczenia, dziękuję bardzo.